No, dzieciaki, na co czekamy? Wyruszamy i to szybko. Dobrze, zatem w drogę. Nie pozwolimy, żeby ukradli parasol. Ruszamy. Jesteśmy na miejscu, panno Super Sexy Dronio. Przystępujemy więc do naszego planu. Tam jest Pałac Królewski. Pamiętajcie, moi drodzy, naszym celem jest mapa ukryta w rączce parasola króla Jukunda. To co? Co ja widzę? Ja chyba śnię. Przygotować się do ataku. Stać! Zatrzymać się! Pożar! To z pewnością robota tej droni. Ja ta psie, szybciej! Robi się! Ręce do góry. Litości. Słuchajcie uważnie. Jesteśmy najlepszymi złodziejami świata. Przyprowadzić mi tutaj natychmiast króla. Przykro mi, panienko, ale jego wysokość nie wrócił jeszcze z urlopu. Nie znoszę oszustów. Powinieneś wiedzieć, że kłamstwo ma krótkie nóżki. Będziesz miał ze mną do czynienia, jeśli nie powiesz prawdy. A to co takiego? Ostrożnie, książę. To pewnie jakaś niespodzianka, jaką przygotowaliście dla mojego dziadziusia, który wraca dzisiaj z wakacji. O nie. Świetnie, jak miło. Teraz wiemy, kiedy wraca. Jedziemy na lotnisko i tam go złapiemy. Naprzód. Już, już. Ci ludzie chcą zrobić krzywdę twojemu dziadkowi, książę. Uciekajmy! Nie bójcie się. Bądźcie spokojni, nie mamy złych zamiarów. Czy coś się stało królowi? No, mówcie. No cóż, nie wiem. Śmiało, nie musicie się już obawiać. Jesteśmy tu po to, żeby obronić jego wysokość. Tak też myślałem. Książę, idę pomóc mojemu dziadziusiowi. Ależ nie. Nie mogę dopuścić do tego, żeby te łobuzy zrobiły mu coś złego. To na pewno Dronio i jej banda. To znaczy, że oni już tu byli? Wybaczcie, że wam nie powiedziałem, ale myślałem, że jesteście z nimi w zmowie. Wielki szambelanie, nie można skontaktować się z lotniskiem. Burza uszkodziła linię telefoniczną. W tej sytuacji król nie dowie się, że czeka go niebezpieczeństwo. To coś strasznego. Ja pojadę moją super trzykółką i uprzedzę go. Ty nie możesz, to zbyt niebezpieczne. My się tym zajmiemy, zgoda? Dobrze.
Jedziemy. Szybko, Yatakan. Na lotnisko. Musimy bronić króla za wszelką cenę. Żwawo, musimy być tam jak najszybciej. Widzisz coś? Tam w dole to chyba jest samochód króla. Tak, to on. Uwaga, przygotować się. Szybko. Wedle rozkazu, panno Dronio. Oto parasol, którego szukamy. Do ataku! Na pomoc, panno Dronio. To Yatakan. Yataman przybywa ze swoją paczką. Na pomoc! O nie! Yataman, wysłannik sprawiedliwości. Ale z niego przystojniak. Teraz wiem, dlaczego podoba się dziewczynom. Co ty wygadujesz? Dalej, przegnajcie go stąd. Z przyjemnością. Zobaczymy, jak się obronisz. Nic mi nie zrobiłeś.